kurde, w biegu wszystko. Lecimy do Egiptu, tym razem do Sharm el-Sheikh. Kilka miesięcy temu byliśmy w Hurghadzie, no i kurde, czas goni. Tak, 3,5 godziny pyknęło, Dublin, parking, bierzemy autobus i na lotnisko. Ale ci znalazłam miejsce. Pierwszy przystanek Istanbul. Utknęliśmy w Istambule i zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała nasza przygoda. No i ciul. Lot jutro o 10 wieczorem. Jeden bagaż się zapodział, także ciągle jesteśmy tutaj. Wow! Co? Istanbul. Zeszłym razem Genewa, teraz Istanbul. Co jeszcze? Co jeszcze? Ten widok też zajebisty. Po prostu nic. Ale tureckie linie lotnicze do Bayern, nie? Pamiętam. No, dojechaliśmy do jakiegoś centrum handlowego, zobaczyć, jakie mają ceny w Turcji, sklepy i tak dalej. Od razu jest wybrzeże, przejdziemy się plażą, no i tyle możemy właściwie zrobić. Mój sklep. Ta pogoda co najmniej z dupy pada w ogóle. Wow. No, co to za się stanęło? Szukaj przynajmniej jakichś dzikich zwierzę albo coś. No weź! Graj! I za mnie pozostało, jak kopnąć sobie szyszkę. Jak nieumiejętnie. Już to właśnie umiejętnie było. Nie. Specjalnie kopłem tak, żeby się skulało na dół. Blisko jest w dupie. Wow. Dobra, kurde, może dolecimy tego Egiptu w końcu. Także lot nam się spóźnił już w Dublinie. Nie zdążyliśmy na przesiadkę lotu łącznego do Sharm el-Sheikh. Ale jakby tego było mało, to podczas lądowania właśnie w Sharm el-Sheikh, gdzieś tak, wydaje mi się, gdzieś tak w połowie może lądowania, lądowaliśmy i nagle samolot pełna moc i zaczął się unosić w górę. No gdzieś zaczęli się rozglądać dookoła, no ale spoko, samolot okrążył lotnisko, zaczął lądować po raz kolejny i w połowie lądowania znowu boom, pełna moc, zaczął się wznosić, no i wtedy już też nie zrobiło się jakoś wesoło. Widziałem, że tam ludzie nawet zaczęli się łapać za ręce. Przekierowali nas na lotnisko do Hurghady. Przyszła mi taka właśnie myśl do głowy wtedy, kurde, może lepiej siedzieć w domu i nigdzie nie latać. Naprawdę się ludzie przestraszyli, ja się też przestraszyłem, nie wiedziałem, co się dzieje. Natomiast okazało się, że były problemy techniczne na lotnisko w Sharm el-Sheikh.
polecieliśmy do Hurgady, na lotnisko do Hurgady, samolot wylądował, więc już wszyscy się cieszyli, ja się też cieszyłem, mówię, kurde, to przynajmniej mamy pewność, że z samolotem nie ma żadnych problemów. I gdzieś po godzinie czasu spędzonego w samolocie, samolot wystartował znowu w Hurgadzie i polecieliśmy już do Sharm el-Sheikh, wylądowaliśmy w Sharm el-Sheikh, no i to właściwie tyle. Wow, co się wydarzyło? A w Sharm el-Sheikh, jak się zostaje poniżej 2 tygodni, to nie trzeba wizy. Nie musicie płacić tej wizy 24 euro lub 24 dolarów, pozostając w Sharm el-Sheikh. Jeśli natomiast chcecie się wybrać na jakąś wycieczkę dalszą, na przykład do Kairu, wtedy musicie sobie wykupić właśnie tą wizę. Taksówkę z lotniska ogarniecie za 10 euro. Czwarta rano i już jesteśmy. Pamiętajcie, że kasę możecie wymienić w hotelu lub banku. Płatność kartą spoko, natomiast unikajcie wypłaty gotówki z bankomatów, nie opłaca się. No, widok taki z dupki, ale... Żarzy. Dobra, wstałem i poszedłem poprosić, żeby nam zmienili pokój na piętro wyższe, najwyższe właściwie. Na parterze widzimy tylko krzaki, jakieś drzewo, także idę obczaić ten pokój. Jak nam się będzie podobało, to od razu zmieniamy. No, ten pokój jest lepszy. Przestawimy. No. Co? Przestawimy ją. No, ten pokój jest na pewno lepszy. Bierzemy. Jednak nie. No. Tu jest czat. Lepiej. Co? Ale ci zrobią, o. Co? I mu zawali. Możemy się już teraz rozpakować. Tam się gościu na kajcie uczy. Chyba też będę się. Ogólnie dopłaciliśmy 100 i tyle. Zmienili nam opaski na złote i mamy jakieś tam tylko opcje, jakiś masaż, coś tam pierdolę. Restaurację jakąś prywatną chyba tutaj. I stwierdziliśmy, że może warto. Właściwie to ja stwierdziłem. Pamiętajcie, że nawet w hotelach zawsze można negocjować ceny. Ja dopłaciłem na przykład 100 do tego pokoju. Widziałem. Chcesz wziąć wodę, póki przechodzimy? Od nie. razu? Nie, przyjdziesz specjalnie, tak? Nie. Egiptu nie jest póki co jak dla mnie nie do pobicia.